Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku raka w horoskopie na grudzień 2022 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to serdecznie zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, abyś była ze wszystkim na bieżąco oraz abyś nie przegapił horoskopów na kolejne miesiące. Pamiętajcie, moi drodzy, że horoskop, który dla Was przedstawiam, jest horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. I również informacja dla Was, że można już zamawiać u mnie prywatne, indywidualne horoskopy na 2023 rok. Także zainteresowanych zapraszam do kontaktu. A teraz patrzymy. Co czeka raki zodiakalne w grudniu w takich sferach życia jak finanse, uczucia oraz zdrowie. Także oglądajcie film do końca. Zodiakalne raki i praca oraz finanse w grudniu. Jak to tutaj będzie? No nie, nie, nie. Nie wygląda to tutaj dobrze. Jeżeli chodzi o osoby szukające pracy, to ja nie widzę znalezienia nowej pracy. Dlaczego nie widzę? Jesteście pozamykani w jakichś złych schematach zachowań, które wam po prostu nie pomagają w znalezieniu nowej pracy. Do tego w waszym otoczeniu jest kobieta. Jest bardzo charakterną kobietą, która negatywnie wpływa na znalezienie przez was nowej pracy. Być może w jakiś sposób wam utrudnia znalezienie pracy. Albo wam mówi, że ta praca jest zła, w tej nie dasz rady, a stąd to sobie w ogóle daj spokój. Albo wręcz przeciwnie, jakoś tutaj w inny sposób negatywnie oddziałuje. Tak czy inaczej, kobieta z waszego otoczenia przeszkadza wam w znalezieniu pracy i warto byłoby, aby coś z tym zrobić, no bo przez nią macie problem. Do tego jeszcze, co niektórzy z was są rozgoryczeni przez stratę starych prac, starej pracy i przez to też jesteście poblokowani na znalezienie nowej. Ogólnie rzecz biorąc, to ja nie widzę tutaj znalezienia w grudniu nowej pracy. A jeżeli chodzi o osoby pracujące, no to jakiś armagedon totalnie w tej pracy mi się tutaj pokazuje, z tego względu, że są osoby w waszej pracy, które będą w grudniu wam bardzo dokuczały. No i przez to wy źle się będziecie tutaj czuły. Nie będziecie czuły pełnego spełnienia, nie będziecie czuły tutaj zadowolenia. Ja mam również tutaj to, że jakieś nieprzyjemności w pracy związane z finansami powychodzą i ktoś na was może jakieś winy niestety zrzucić. No i wy nie będziecie zadowolone z tego powodu oczywiście. Ogólnie rzecz biorąc, moi drodzy, ja mam wrażenie, że wy będziecie nadal pracować, ale atmosfera w grudniu w miejscu waszej pracy będzie na tyle zła i męcząca, że wam się nie będzie chciało tam pracować. Natomiast jeżeli chodzi o finanse, to pokazują one mi się nieciekawie. Mam wrażenie, że będziecie mieli jakieś mniejsze bądź większe problemy finansowe, z którymi zapewne sobie poradzicie, ale będzie trzeba zacisnąć pasa. Dobra. I zobaczmy teraz, co w miłości, moje drogie raki. W grudniu, tak? Zobaczmy. Cóż w miłości w grudniu? Dla zodiakalnych raków. Na oszusta w miłości musicie uważać, bo ktoś będzie chciał was tutaj naciągnąć. Czy to na kasę, czy na wykorzystanie w inny sposób. Jeżeli jesteś singlem i singielką, czy masz szansę na znalezienie nowej miłości w grudniu? Nie widzę tego. Czy masz szansę na romans? Tak, masz szansę na romans, ale z tego romansu nic więcej oprócz fizyczności po prostu nie wyniknie. Także na to zwróć swoją uwagę.
No nie widzę, moi drodzy, nie mogę wam powiedzieć, że tutaj będzie nowa miłość, bo ja po prostu nowej miłości tutaj przy was nie widzę. Ja tutaj widzę dużo komunikacji, ale też, że ktoś będzie was okłamywał, także musicie uważać na to, co wam kto mówi, co wam kto pisze w internecie, bo ktoś będzie chciał was poderwać, ale w sposób nierzetelny, bo po prostu będzie kłamał. A jeżeli chodzi o osoby w związkach, lawirujecie, jeszcze raz lawirujecie. Ty oszukujesz swojego partnera, twój partner oszukuje ciebie. Tak naprawdę to brak tutaj jest totalnie szczerości. Trzeba popracować nad komunikacją w tym związku. Nie widzę tutaj rozstania, nie widzę tutaj zakończenia tej relacji, nie widzę tutaj zakończenia tej znajomości, ale widzę tutaj to, że komunikacja jest bardzo zła. A tak naprawdę to komunikacja jest podstawą dobrego związku i komunikacja jest podstawą dobrej każdej relacji, niezależnie czy to przyjaźń, miłość czy rodzina. Och, na szczęście. Zobaczmy, moi drodzy, co w zdrowiu. Zodiakalne raki i zdrowie. W grudniu, tak? Cóż dla was w grudniu? Oj, jeżeli chodzi o zdrowie, to ja mam tutaj pokazaną krew i podwyższone ciśnienie jako coś, na co najbardziej trzeba zwrócić uwagę. To mi się tutaj rzeczywiście nie podoba. Duża nerwowość, podwyższone ciśnienie krwi, serce, co u niektórych raków. Ogólnie tutaj żadnych złych sytuacji nie będzie, ale na pewno powinniście zwrócić uwagę na układ krążenia i na podwyższone ciśnienie krwi, gdyż to mi się tutaj najbardziej pokazuje. A tak ogólnie to w zdrowiu żadnych tragedii nie ma, będziecie na pewno żyć, także się nie martwcie. Tylko tak jak mówię, no coś z krwią i z sercem mi się tutaj nie podoba, jedynie na to powinniście zwrócić uwagę. Jeżeli czekacie na jakiś papier związany ze zdrowiem, na przykład na odebranie jakichś wyników, to również pod koniec grudnia uda wam się je odebrać i wynik będzie pozytywny. Dobrze, moje drogie raczki, ślicznie wam dziękuję za obejrzenie horoskopu. Jeżeli on się wam podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli dotrwaliście do końca filmu, to proszę zostawcie serduszko w komentarzu. A ja oczywiście życzę wam cudownego miesiąca, samych wspaniałych chwil. No i dziękuję wam serdecznie za to, że byliście w tym roku ze mną i mam nadzieję, że będziecie w następnych latach, jeżeli nam los to da. Wszystkiego dobrego, papa. Pa.